Tak. Zastanawiam się, czy tutaj nie zainstalować jakiegoś biodeparchatora. Miejsce idealne na gaj. Gaje są najżywsze, takie pełne energii. Powinno dobrze kumulować, przeciwdziałać wszelkim chorobom i złym intencjom. Po procie. Biody parchatur popleciowy. No nie wiem. Takie piękne miejsce znalazłam. Postanowiłam się podzielić. Jeszcze właśnie. Nawet nie ma komarów. Ale są mleczki i mokry. O, jakie ciemne. Może wróbki? Nie, jakie ciemne. Teraz mam małą jagódkę. Teraz już nie ma łatwo zrości. Jagódka. Już krzaki. Tak, to będzie to miejsce. Do zobaczenia za chwilę. Proszę Państwa, to biodeparchator oparty na triadzie. Trzy kawałki drewna złączone na planie trójkąta. Tutaj mamy też trzy drzewa. Ustawione jest to tak, że pomiędzy drzewami trafia wierzchołek trójkąta. Jedno drzewo, drugie i trzecie. Całkowicie bionaturalny, zatem odporny na przechwytywanie technologiczne. Co on robi? Przede wszystkim rozgania burzę. Testowałam już kilka i okazuje się, że w miejscach, gdzie stoją, wszelkie nawałnice tracą na sile. Można go ustawić u siebie na balkonie, ale musi być podpięty w doniczce do żywych roślin, ziemi. Inaczej nie zadziała. On jest całkowicie oparty na energii z dołu, ale wydaje mi się, że łapie też energię z góry i to jakoś rozstrzela. No, technologia Japonii, ponieważ triada jest technologią japońską, tworzenie japońskich ogrodów i wydaje mi się, że Japończycy zawsze coś wiedzą lepiej, zawsze są do przodu przed nami, więc wzorowałabym się na nich. No tutaj widać, nic nie trzeba wielkiego robić, kawałki kijów oparte o siebie i nic więcej. Zatem każdy może sobie coś takiego zrobić w ogrodzie. Nie jest to piramida. Piramidy wydaje się, że mogą również promieniować złem. A to nie, to jest ok. Nie działa na ludzi. To już zastrzegam. Jest to ochrona terytorialna przed brzydkimi rzeczami. To wszystko. Wydaje się, że ma zasięg kilku kilometrów, może kilkunastu. Zobaczymy. Ten jest największy, jaki zrobiłam do tej pory.
Będziemy go testować na radarach. Do zobaczenia. A właściwie do usłyszenia. Tutaj może lepiej widać, że są trzy drzewa i trójkąt dziady parchatora. Polecam się na przyszłość.